W Skarbiszowicach odbyły się zawody będące eliminacją do 26. amatorskich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 zawodników. Trasa oczywiście zależy od kategorii wiekowej. Dla najmłodszych kategorii jest to od 1,5 do 2,5 km, dla najstarszych kategorii jest to aż 25 km. Oczywiście robią to w pętli około 3 do 4 km. I takich pętli muszą przejechać 6 albo 7. Organizacją Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim zajął się Tułowicki Ośrodek Kultury. Jest to wyścig, impreza rekreacyjna przeznaczona tylko i wyłącznie dla amatorów. Tutaj nie mogą startować zawodnicy licencjonowani. Dlatego Family Cup jest taką rodzinną imprezą, jest piknikiem rodzinnym. W tej kategorii może wystartować każdy członek rodziny, od malutkiego dziecka do najstarszego seniora rodu. Wzięcie udziału w wyścigu jazdy kolarskiej wymaga ogromnego poświęcenia i solidnego przygotowania. Proces treningowy to nie jest krótka rzecz, to się po prostu trwa to latami, poprzez starty, poprzez regularne treningi codzienne. Zaczyna się sezon właściwie taki przygotowawczy, zaczyna się w kolarstwie w listopadzie. Zawodnicy wyścig traktowali jako test swoich możliwości sportowych, ale również dobrą zabawę. Bardzo fajna impreza, jak najbardziej by trzeba było korzystać z takich imprez, bo jest fajnie, pogoda dopisuje, trasa jest bardzo fajna. Także myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. Nie? Moim największym sukcesem jest między innymi zdobycie pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski Family Cup w Kielcach. To był 2005 rok. Czuję, że robię to, co kocham i czuję wtedy motywację od innych ludzi. No zawsze motywacja najważniejsza i ważne są chęci, że nic na siłę, żeby chcieć to, co się lubi robić, a nie, że na siłę to robić. Sama się w sobie lepiej czuję, jestem po prostu zadowolona z siebie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy hartu ducha i życzymy sukcesów w dalszej karierze kolarskiej.